No i bardzo ładnie. Teraz tak. Pan przewodnik nas oprowadzi. Zapraszam na początek do toku. Tak jest. O, widzisz? On już wie, dokąd nas prowadzić. Prowadzać. Proszę bardzo, są bareczki, są nawet. Proszę pana. To wszystko wygląda tak, że nic tylko podłączyć. Chłodnie. Nic tylko podłączyć i jedziemy dalej, stary, z koksem. Możemy zacząć. Coś zaczęło działać. A, lodóweczka działa. Ekspedycja posiłków. To very nice. Dobra, i proszę teraz. Czyli nie, generalnie jakoś specjalnie ten żołd, czyli wodę. Dobra, zwiedzmy... Ale nie, nie odgramy. Czekaj. No. Lecimy dalej. Ale to jest winda, żeby przesyłać posiłki na górę, gdyby ktoś chciał sobie po prostu zobaczyć. Gdyby ktoś chciał na przykład sobie sprawdzić, co jest ten. Zamówić jedzenie do pokoju. Jak to było, jak powiedziałeś, część z kominkiem? No dobrze, zobaczmy, jak wygląda część z kominkiem. Pianino stoi dokładnie w tym samym miejscu. Nie, właśnie wali z 2-3 klawisze. Weź, bo trzymam kamerę, to musisz pomóc tym. Postawcie to na krzesło. Dobra. To jest chyba drzwi zauwalone lodówką. Ach, tu mamy jeszcze piwnicę. A, piwnicę, proszę pana, też odwiedzimy. Kurę też odwiedzimy. W razie skupimy się tylko chyba na parterku, wiesz? Po prostu przeniesiemy sobie. Ale to pięknie wygląda. Pokój numer 2468. No naprawdę słodko. Pokażę, jak to jest. Idziemy sprawdzić ten. Jestem tu strasznie. 7 lotnisz szczęścia.
Poznosili wszystko razem, żeby nie było ten. Mniej więcej 2013, pewnie to już od 2013 roku nie działa. Masz datę ważności na gaśnicach 2013. Aha, dobra. Więc pewnie od tego czasu nie było przyglądu. A, okej. Czyli jest wiele rzeczy, które jest zdecydowanie w tym samym miejscu, no i zwykła szafa. No dobra. Zaraz tam pójdziemy, zaraz sobie wszystko zobaczymy. Mamy jeszcze jakiś ten. Jest jeszcze na pokoju, ale prawdopodobnie wszystkie zamknięte. No, wszystko jest zamknięte. Bliźniaczy pokój, nie? No, jaka ładna podłoga. Ciekawe zaprojektowane. O, i mają obicia, proszę pana. Pochłaniające dźwięk. Co macie? Nic, ja ustawiam tak jak mówię. Aha, dobra. To co? Tędy do góry, są dwa wejścia do góry. Możemy iść tędy albo tymi bocznymi. Idziemy tędy? Tak? No dobra. Dobra. Koniec sesji. Zapraszam do góry. Ale to już są wszystkie zamknięte. Weź zobaczysz te dwa obok. Aha, dobra, to jest ta klatka schodowa. To jest ta klatka schodowa. Tutaj widzę, ktoś pomagał temu. Sobie widać, coś mieszka. Miałem też dziwne wrażenie, że coś słyszę, jakieś dziecko. Świetnie to wygląda, no i zobacz. Sobie. Czekaj. Dobra. Znalazłem wejście przeciwpożarowe. Dobra. I teraz tak, te drzwi, dobra, te drzwi były do połowy, nie? A chcesz coś zrobić, czy wyłączyć latarkę? Nie, aha, dobra. Ej, w ogóle łazienka z tym i... podpora po prostu w łazience, nie? Tak. W ogóle bardzo ciekawa konstrukcja to jest. W sumie tego jeszcze nie widziałem. Bo... No, delikatnie. To w ogóle coś się przekopało. Te były przymknięte, ale chcę zobaczyć, co to jest. Weź. To jest co? Przejście? To świetnie wygląda, to mógłbym mieszkać. Było coś większego. Te drzwi trzeba zamknąć i dociągnąć do siebie, nie? To było dobra jest. To ale gdzieś światło. Akurat.
podobno toaleta jest poprawne określenie. Teraz tak, poczekajcie. Ale to nie jest wszystko jeszcze, prawda? Bo on jest jeszcze wyżej. Jest, ale nie wiem, jak tam pójść. Dobra, to idziemy na razie jeszcze do piwnicy. Piwnica. Czyli dało się znaleźć jednak drzwi do tego. Do Hogwartu. Ale schody. Ej, stary, w jakim to jest świetnym stanie. Też jest gaśnica. A możemy? Jeszcze wąż, jest to 50. Mówisz, że rozpoznajesz, który jest wąż? Bez problemu, słuchaj, zobacz jaki to jest. To jest naprawdę w dobrym stanie, dlatego że jak chcesz ocenić poziom podłogi, chcesz kiedyś zobaczyć, widzisz, to była suszarnia, to najlepszym sposobem wiesz, co jest? Nie. Spojrzeć na jakość dachu. Tak. Co? Tak, to jest słoma. I wapno. Bardzo dobry izolator. Jeszcze wyżej jest. Suszarkę. I porzucił gaśnicę. Dobra. No. Sprawdzimy sobie jeszcze tamtą część i cofniemy się do góry. To, że to jest wszystko ładnie zrobione, że ty masz. Tu już byłeś? Nie. Spokojnie, tu jest luz. Nie będziesz miał żadnych tych. Może ja zrobię tak. Słucham? Kompatybilny. Co? Ja jestem kompatybilny, ja się, proszę pana, bez problemu wszędzie zmieszczę. Acz te, czykolwiek te schody zaczynają już skrzypić, nie? To jest też fajne. Chodź, zobacz, co to jest. Znaczy, że mają tu internet. To jest internet. Kiedyś ci pokażę, do czego służy internet.
no, te są nowe, bo wyglądają bardzo solidnie. A po co to jest? A to jest przesłanie, tam nasz papierek. Papierek? To nic papierek. Nie ma. Papierek. Nic nie ma. Nic nie ma. Ale skąd wiesz, byłeś tam? Tak. Ale nie ty, bo to jest dwóch odpowiada. Aha, ty mówisz, że tam nic nie ma. Dobra, tu przechodzimy. Panie, stara sokowirówka. Stara drukarka? Do miasta. To jest do mnie. Aha, sorry, to jest mięso, sokowirówka. No. Faktury przyjęcia pewnie. Ja polecam panu Przemku nie wdychać tej pleśni. W ogóle taka troszeczkę chyba lepszejsza ta proleczka była, chyba tak coś czuję, no. No. Krzesełko poszło na swoje miejsce, prawda? Gdzie oni są? Zamykają. Dobra, tak, zamykają, to im idziemy dalej zwiedzać. No właśnie. Wszystko jest rozłączone, to masz sterownik czasowy. Aha. Tu masz różnicówkę. Mhm. Tu masz światło. Różnicówka woltowa, tak? Nie, różnicowo-prądowa. Tu masz wskaźnik napięcia, wskaźnik na światło, jak właśnie? Zamknij? Nie, nie ma napięcia. Tu masz wskaźnik napięcia, że jest prąd na tych. Pewnie jak uruchomisz różnicówkę, to pewnie tu masz. Tu masz gniazda siłowe, tu masz kontakty, tu masz światło. Gniazda siłowe to są te pod kuchnię, te 420 volt? Tak, te duże. Tak. One są 200, 420, nie? O, ja się teraz nie do przemysłowych maszyn. I to jest co? To jeden. No? Ja na tym kanale kiedyś pracowałem. O! Dzień dobry, ja do zmywalni. Uuu, patrz, jeszcze jest. No, wiesz o jednej, wkładasz w jednej, wkładasz w drugą. Mycie rąk, dobrze. I tu masz dolną część tej windy, nie? Tu zjeżdżały na przykład naczynia. I miałeś domofon jeszcze, nie? Weź pójdź koleżankę. Nie, nie, już. Zasada mycia naczyń w zmywarkach. Bardzo mnie to cieszy. Lepiej tam niż jeszcze. Dwa po ziemi tylko po prostu i tyle. Zgrzewarka to jest. Zgrzewarka i to chyba to. To jest po niemiecku. To jest taki fajny zmyw. Z lewo zmywa. Musimy być centralnie pod kuchnią. To jest centralnie przed pod wejściem głównym. Mycie mięsa, obróbka mięsa. No i właśnie najbardziej ciekawi. Pokaż. Pa, jak jest stare, nie? Czekaj. 02 Coca-Coli, stare. Ale teraz zobacz, zwróć uwagę na tą buteleczkę. Widzisz tą? 200 ml, stara Fanta, szklana. I tu jest co? Do mycia butelek chyba była jakaś wanienka. O, moje ulubione miejsce zawsze. Zwycięża najmocniejszy, 1995. Kotłowniczy długo stąd nie wychodził, skoro ma taki stary. No to się uważa, że wyrasta powoli.
Tak. Zbiornik wody? To jest woda. To jest ropa. Do tego. Do pieca. A, do pieca. Czuję ten zapach. Zazwyczaj na recepcji są klucze do pokoju. No dobra.